Nie będą mówili, że jesteś słabą firmą, jeżeli nie podasz nazwy firmy. Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś coś, no jak na ten kanał, jednak większego, bo tak opakowanie ma całkiem spore gabaryty. Paczuszkę dostałem od Roberta i Franka Durlika pewnego czasu temu. Mam nadzieję, że widzieliście haul. I jest to Briggs Police Car, moi drodzy, czyli w wolnym tłumaczeniu, a nawet niewolnym, no policyjny bus, policyjny samochód. W Polsce nazwalibyśmy to po prostu lodówką, moi drodzy. Jak to się sprawdzi? Jak ta firma wypadnie? No nie wiem, znaczy zobaczymy, w sensie, nie wiem, ale nie wiem, jaka firma, bo właśnie, moi drodzy, warto zwrócić na to uwagę, że nie mamy tutaj w ogóle podanej firmy. Autopolizja jest po polsku, jest policyjny samochód z klocków, natomiast nie ma tutaj nic kompletnie, moi drodzy, jaka byłaby to firma. I to jest bardzo ciekawa zagrywka, trzeba przyznać, ze strony produkujących, prawda, te zestawy, mówię, nie podać nazwy firmy. Otwieranie kartonu na starcie jest już ciężkie, aczkolwiek nie, dobra, bo jest taśma, bo myślałem, że trzeba to rozerwać paznokciami i że będzie ciężko, ale nie. Moi drodzy, jak te klocki się sprawdzą, to już lada sekunda nam się okaże. Widzimy niestety całkiem pokaźną liczbę naklejek, znaczy nie w kartonie, bo to już walamy. Tutaj dziwna w ogóle folia, taka nie do końca przezroczysta, chociaż w tym dobrym świetle wy tego nie widzicie akurat. Rozcinamy, wysypujemy. Moi drodzy, co my tutaj znajdziemy jeszcze w środeczku ciekawego, prócz tych naklejek, chipka złożonego? Naklejki dziwne takie, w ogóle tak wyglądają na kastach VHS lat 90. W sensie ta druga strona taka w ogóle wytłaczane troszkę. Moi drodzy, a jeszcze drugi woreczek bym zapomniał. Mamy tu, co spójrzmy, Made in China, żeby była jasność, jakby ktoś jednak wątpił jakimś cudem. Mamy i Hipolka. Hipolka, który... Czy szczerze, ja już tyle hipolków widziałem na tym kanale, że ten widok już mnie jakoś nie razi i nawet bym powiedział, że nie jest zły. Mocno, ale to mocno pachnie mi to Kazi, głównie przez względu na te nóżki chyba. Chodzą minimalnie zbyt lekko, ale nie jakoś tak bym jeszcze wchodziły w moją strefę narzekań. Rączki to samo, chodzą ciut zbyt lekko, ale i na tyle bym zaczął narzekać. No i tu spójrzmy, czy to jest jakaś podróbka logo Oktanu? To coś? Nie wiem. Minka taka, ten w ogóle taki lekko zielonkawy jest taki... No, no to widzicie ten kolor. To jest taka trochę jakby podróbka chyba Kobby kolorystyczna miała być. Czapka mu się nakłada? Nakłada. Ale w ogóle patrzcie, jak ściągam czapkę, aż głowa się trochę podnosi, to pokazuje, że ta głowa też trzyma się luźno, ale też nie na tyle bym jakoś na to narzekał. Natomiast w czapce już wygląda zabawnie. Moi drodzy, co my tu mamy? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy instrukcję. Przypomina mi to mocno jakąś firmę. Kilka nawet firm, ale nie wiem, z powodu chyba do siebie nie przyznają. No dobra, moi drodzy, instrukcja, jak widzimy, w miarę okej, okay. Fajnie, że jest to duże, czytelne, ale na przykład nie mam jak nakleić naklejki i tak dalej, musimy sami sobie to robić. Dobra, moi drodzy, nie traćmy może czasu, ja sobie zrobię speed build, a wy sobie patrzycie, tak? No to jedziemy! Thank you.
A chciałbym tylko zwrócić jeszcze uwagę na bardzo ciekawy system, spójrzcie tego. To sobie musimy sami rozerwać, wiecie co to jest? To będą wajchy, czekajcie. To będą te wajchy, co ciekawe, od początku robione w systemie kulkowym. Czyli, czy my to musimy tędy wypchnąć? Chyba tak. Żałuję, że moje wielkie ręce nie pozwalają tego pokazać w pełni, ale to się chyba nie uda, moi drodzy, to się chyba nie uda. Nie, od góry trzeba wypchnąć i wtedy się udaje, okej. No i moi drodzy, gotowy konstrukt prezentuje się tak. No i co tu dużo gadać, no firma się trochę boi do siebie przyznać i chyba niesłusznie, powiem wam szczerze. Nie mamy tu do czynienia ze złym produktem, oczywiście nie jest on pozbawiony wad. Nie trafiliśmy tu na Mesjasza i to już nawet tutaj moi fani, którzy to przysłali w liście o tym oficjalnie pisali, że to raczej nie jest Mesjasz. No i nie jest Mesjasz, moi drodzy. Pierwsze błędy, pierwsze problemy pojawiają się na przykład w instrukcji. Spójrzcie, tu jest to prezentowane jako żółty klocek. W istocie jest to klocek, na przykład pokażę inny, ale to jest to samo. Pomarańczowy, żółte światła nie są żółte, tylko też pomarańczowe. No i wiecie, to oczywiście stworzy problem, że jeżeli za X lat będziemy sobie chcieli odbudować ten zestaw, no to po prostu możemy mieć troszkę misz-masz, moi drodzy, w głowie. Faktycznie ilość naklejek była przerażeniem, liczbą naklejek było zbędne, ponieważ jak się okazało, zrobili nam tu miłą niespodziankę troszkę niczym w Rossmanie. Dostajemy tu naklejki w ogóle ze wszystkich zestawów, jakie ta firma, jakkolwiek się ona nazywa, wydaje. No i po prostu wiecie, w każdym jest ten sam szablon. Co ciekawe, jest to, na przykład naklejki w ogóle są w takiej formie, na przykład o inaczej. Tu nie były przezroczyste, tylko białe, aczkolwiek to spoko. Przy czym wyróżniałem się trochę kolorem. Ale do rzeczy, do radiowozu, jak to mówi policjant, do kogoś to zrobił przestępstwo. Moi drodzy, z czym tu się spotykamy? No właśnie, budowało mi się to całkiem okej. Serio, było oczywiście kilka problemów, nie powiem. Na przykład tu, ile bym siły nie włożył, nie udało mi się tych klocków tu docisnąć do końca i dalej się ich nie da docisnąć. Mówię oczywiście o tej szparze tutaj. Natomiast takich miejsc raczej nie było zbyt wiele, że było ciężko. Na pewno nie bolały mnie palce po zbudowaniu tego, chociaż pod koniec już też zaczynało się robić ciężko. Oczywiście konstrukcja ma wady techniczne, nawet jak chociażby słabe przytwierdzenie tego, ponieważ to jest tylko przytwierdzone w ten sposób, ale na przykład fajnie, że klapa nie wchodzi do środka. O Jezu, jak ja nisko upadłem, że już takie rzeczy mnie cieszą. No to już chyba słabo, moi drodzy. Oczywiście są też fajne rzeczy, jak na przykład ten klocuszek, który wam pokazywałem w speedbuildzie. No szkoda, że aż Lego czegoś takiego nie ma, bo spójrzcie, jakie genialne byłoby to, wiecie, skrzynia biegów, do zmiany biegów. To się kręci w każdą możliwą stronę. No nawet całkiem ciekawe rozwiązanie. Dodatkowo tu mamy coś, taki oto napis jeszcze. Oczywiście naklejka jest do zdarcia, ale celowo jej nie zdarłem, żeby wam teraz tutaj pokazać. No po prostu mówię, nie jest źle. Oczywiście ten wóz nie jest też jakiś popisowy, jeżeli chodzi o jego wygląd, o wszystko. Ale wiecie, no też cena na pewno tu gra rolę, tak? Więc z Lego byśmy z taki wóz musieli pewnie 6 dyszek, no 5 na pewno zapłacić. Nie no, 6 dzisiaj już pewnie. A 64 może bez grosza, oczywiście, bo rozbudowany i w ogóle. A jeszcze tu wciskałem 3, bo uszkodziłem chyba jedną, niestety, byłem początkowo źle wciskałem. Więc moi drodzy, no konstrukcyjnie nie powala. Widzę teraz jeszcze kółka troszkę, nie, one się po prostu kusztykają krzywo, ale chociaż też jeździ też nie za specjalnie. Dobra, jeździ też nie za specjalnie, troszkę niestety tu szurają, i ocenka w dół. Troszkę opony tu widzimy, stykają się niestety z tym i szurają po tym. No szkoda, to powinno być zbudowane z dołu, ale na pewno jest to zbudowane dobrze. Także tu, no duży minus, no to za to duży minus, przy czym łatwo możemy to przebudować, ale aj, no niestety duży minus. Jeżeli sobie otworzymy, no właśnie, otwarcie tu jest trochę ciężkie, trzeba włożyć faktycznie troszkę siły. Włożymy naszego policjanta, on wchodzi na luźno. Troszkę też szkoda, że nie mamy tu żadnego gadżetu,
ani nic takiego. W kokpicie też całkiem puściuteńko, całkiem tam się nic nie dzieje właściwie. Tu widzę, teraz mam problem z dobiciem. No niestety, przy budowaniu nie było tyle minusów, a teraz one powoli wychodzą. Chociaż no, jeżeli przy tym to zbudowałem, to teraz też powinno mi to jakoś wejść. No i weszło finalnie, moi drodzy. Już turystka na szybie? Nie, to śmieciuch na szybie. Chociaż nie do końca się też ta szyba chce dobić. Dlaczego mi to robisz? No i tak, moi drodzy, no i tak to wygląda. Ciężko jest mi w takim razie wystawić, bo chciałem 7, chciałem, ale ciężko jest mi w takim stanie wystawić ocenę większą niż 6. Jest ok, jakby te koła zmienić na dół, byłoby lepiej, ale troszkę klocków się nie dociska, chociaż to jest naprawdę tak 10%, ale tak, ale nie dociskają się. Troszkę konstrukt też wygląda tak se. Ale zależy, ile to teraz kosztowało, nie? No bo jeżeli kosztowało 12 zł, to w ogóle super. 15 zł jeszcze jest w granicach normy. 20 zł powiedziałbym, że już robi się drogo, jeżeli to kosztowało 20 zł. Jeżeli jest tutaj, jeżeli jesteście tutaj albo Robert, albo Franek Dudlik, to napiszcie mi, jeżeli możecie i chcecie, ile to kosztowało, bo jestem bardzo ciekaw. No troszkę szkoda, kolejny zestaw, który jest nawet w miarę okej, ale czegoś tam jak zwykle brakuje. No i nie wyrwie się z grona, wiecie, zestawów takich, które zbudowaliśmy i gdzieś tam o nich zapomnimy i polować na nie będziemy po prostu, bo no takie 6/10, ale troszkę szkoda. Ale w mieście się na pewno przyda. I jak my zrobię te zmiany, to będzie 7. To będzie absolutna 7. I w mieście na 100 się taki wóz przyda. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Jeżeli interesuje was temat policyjny, to zapraszam was przede wszystkim nie tylko na odrobienie tutaj jakichś policyjnych filmików, ale i na mój bazowy kanał, gdzie od policji to po prostu jest tak, że możecie czuć się bezpiecznie, że hej, dzięki, że byliście. Bye!